Powiedz, Magda, jak tobie podobał się dzisiejszy event magazynu Moda in Style i oczywiście te przepiękne pokazy? Mi jak zawsze bardzo się podobało, ale dzisiaj mi w pamięć zapadł pokaz marki Mood, która jest nowością tutaj na tym evencie. Kreacje przepiękne, po prostu płaszcz jeden, zakochałam się i będę rozmawiała z projektantką, żeby mi go uszyła, wypożyczyła, dała na bal, na który się za niedługo szykuje. A skąd masz tą stylizację na dzisiejszy wieczór? Dzisiaj mam stylizację z marki Marlu. To jest polska marka, która jest bardzo modna teraz wśród kobiet i która szyje takie eleganckie, niezobowiązujące kreacje, które można założyć i na co dzień, i na wielkie wyjście. Powiedz, Magda, skąd właśnie czerpiesz wiedzę o wszystkich projektantach w Polsce, o wszystkich tych nowościach i tak dalej? Oczywiście wiem, że jesteś blogerką modową, ale jednak musisz sporo czasu poświęcać na pogłębianie właśnie tej wiedzy modowej. Kto ogląda mojego Snapchata, wie, że mój dzień trwa 24 godziny, doba trwa 24 godziny, w tym jest 6-8 godzin snu, resztę poświęcam na swoją aktywność, a dzieciom swoim poświęcam bardzo dużo czasu. Ostatnio moi synowie coraz bardziej się mną interesują, coraz częściej komentują moje stylizacje, oglądają mojego Snapchata, bo wiedzą, co mama w danym momencie robi, ale ja tak naprawdę, u mnie w domu jest codziennie obiad, nikt tego nie uwierzy, ja to nagrywam, ale u mnie w domu jest codziennie obiad, codziennie śniadanie, codziennie jest kolacja. Nawet teraz, jak wychodziłam z mężem na tą imprezę, wszystko miały dzieciaki przygotowane. Ja kocham gotować, to jest w ogóle moja druga pasja. Moda, gotowanie i sport, to są moje trzy największe pasje. Czyli tak naprawdę tutaj dzieci bardziej mamy pilnują, aniżeli mama dzieci. Moje dzieci mnie pilnują, ja pilnuję moich dzieci, pilnujemy się nawzajem, bo myślę, że w dzisiejszych czasach rodzina to jest największy skarb, jaki możemy sobie wymarzyć i to, co chcemy, to jest największy skarb rodzina. A skąd ty właśnie czerpiesz tyle siły, tyle mocy, aby właśnie chodzić na te eventy, domem się zajmować, innymi obowiązkami, studiować tutaj i tak dalej, a jednak, żeby też nie zaniedbywać swoje dzieci. Ile masz siły i skąd masz? Wiesz co, jestem mega energetyczną osobą, zresztą to widać, słychać i czuć. Mam po prostu bardzo dużo siły, bardzo dużo energii. Nie wiem, mój dzień trwa bardzo długo, wstaję codziennie dzień w dzień, żeby ze wszystkim zdążyć o 6 rano, ale mi to na razie wystarcza, bardzo dobrze się z tym czuję, nie pracuję 12 czy 8 godzin, tak jak inne kobiety, więc ja szanuję wszystkich, którzy idą do pracy na 8, wracają o 16, po prostu mega szacunek dla wszystkich kobiet i mają czas na dom, na dzieci, na wszystko. Ja nie pracuję zawodowo 8-10 godzin, ja mam swój własny tryb pracy, ale do niego się dostosowałam. I mi się to podoba i mi to wychodzi i ja szczerze nie mogłabym pracować w korporacji, bo ja bym nie mogła się nikomu podporządkować, tak mi się wydaje, bo jestem za bardzo silną i mocną osobowością. Jeszcze mówiąc o twoich dzieciach, powiedz, jak to jest, czy tobie właśnie dzieci opowiadają, że w szkole gadają, że mają taką znaną mamę, celebrytkę, która tak naprawdę bywa na wszystkich najważniejszych eventach w Warszawie, czy jednak mają takie rozmowy w szkole? Myślę, że mają takie rozmowy w szkole, nauczyciele nawet to im mówią. Na pewno tak jest i dlatego coraz bardziej zwracają na to uwagę, ale tak naprawdę na event wychodzi się o 20, 21. Ja nie chodzę ani do fryzjera specjalnie, ani do makijażystki, więc ja wychodzę na pół godziny wcześniej przed imprezą, więc moje dzieci mają mnie praktycznie non-stop, ale cieszą się, myślę, że są zadowolone z sukcesu mamy i coraz bardziej spoglądają z podziwem na mamę. A w jakim wieku masz dzieci? Mój starszy syn ma 16 lat, a młodszy 12, więc już są naprawdę duże.